to jest adwokat, który aspiruje do funkcji sędziego Sądu Najwyższego, ma młodą, piękną żonę. No, chyba muszę się zatrzymać, dlatego że zdradził pewne tajemnice i wytrącił widza. Ale dzieje się tam coś ciekawego w relacji z nią, w relacji z główną bohaterką, z wątkiem. Dobrze pani powiedziała, że portret, bo ja też tak traktuję aktorstwo, no, że jest to rodzaj portretowania. My tworzymy jakiś portret, chodzi o to, żeby to był pełny portret i ta moja postać w zapisie zła też ma swoje dobre strony, jak każda postać dobrze na czynak w ogóle jak człowiek, no także przez to jest to nęcące dla mnie tworzyć taki portret, no i tutaj mam ambicję stworzyć taki portret.